Na samym początku, standardowo zachęcam do wejścia na stronę finansową Zakładka, sklep oraz zakładka, oczywiście forum. Na forum znajduje się dużo darmowych materiałów, które przejdą swoją aktualizację już w styczniu 2021 roku. Są to takie rzeczy jak darmowy portfel na późną fazę Hossy czy portfel dywidendowy. Ty sprawdzimy stopy zwrotu rok do roku tego portfela oraz wiele innych ciekawostek będzie się pojawiało na. W zakładce forum strona edukacja.com. Jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych materiałów, na przykład chce, albo zaczyna się interesować wskaźnikami fundamentalnymi, to pojawił się produkt pod tytułem Wskaźniki Fundamentalne. Sam produkt ma tylko i wyłącznie, można tak powiedzieć, tylko i wyłącznie 80 stron, natomiast nagrania stanowią 4-godzinny materiał, w którym pokazuje konkretne przykłady i możliwości zastosowania wskaźników fundamentalnych w zależności od sektora oraz od pewnego momentu cyklu. Dodatkowo, jeżeli ktoś nie chce się bawić w wskaźniki fundamentalne, tylko potrzebuje portfela na późną fazę Hossy, który również przejdzie swoją aktualizację zostanie udostępniony na grupie, która jest dla osób, które zakupiły tę pracę, mniej więcej w styczniu pojawi się pełna aktualizacja z nowymi firmami, czyli tam będą oczywiście te stare główne firmy, bo rotacja portfela na późną fazę Hossy nie jest jakaś istotna, a pojawi się dużo dodatkowych firm, które można zastosować, jeżeli ktoś lubi różne strategie inwestycyjne. Portfel, raport premium jest rozwiązaniem na późną fazę Hossy. Jeżeli ktoś z Państwa na przykład nie chce już być na polskiej giełdzie, chce mieć zdywersyfikowany globalnie portfel, posiadać wysokiej jakości firmy na późną fazę Hossy, to zakup raportu premium jest dobrym rozwiązaniem. Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi darmowymi i płatnymi materiałami. Po ostatnim materiale u Pana Maćka na kanale Veto. Polski poziom inwestowania w sie. Jest taki materiał, gdzie Maciek mówi taki o swoich przemyśleniach. Też komentarze pod tym materiałem są bardzo ciekawe. Między innymi yy, bardzo ciekawy komentarz, który też mnie skłonił do nagrania tego materiału. Najgorszy nawyk polskich inwestorów, tutaj uwaga, cytuję: To kupuj taniej, sprzedawaj drogo. Zaczerpnięte od tradera 21 grafa i koniecznego. Przez to ludzie pakują się w z spółki po spadkach, a nie kupują wybitnych firm typu Apple Tesla. W nawiasie szortowana przez Tradera 21 od 2018 roku. Otóż nie kochani, kupujemy drogę i sprzedajemy drożej, patrząc, czy nasza firma ma wzrost przychodów, zysku netto i stabilnie ponad przeciętne marże. I co jest ciekawe w tym komentarzu? Bo rzeczywiście to jest prawda, ta strategia kupuj to nie sprzedawaj droga jest powtarzana, natomiast Problem jest taki, że takie firmy na przykład jak Facebook, Apple, Amazon, Google nawet, czy Microsoft, one nie są drogie. Problem polega na tym, że wskaźniki, które używa Trader21, czy zapewne Cezary Graf, ale nie tylko, one zupełnie nie działają i to potwierdzają dane statystyczne. Cena do zysku nie działa ten wskaźnik, ponieważ poprzednie zyski nie mówią o przyszłych zyskach i cena, do zysku, nieważne w jakimkolwiek okresie, na, stabil, na dużym akurat rynku amerykańskim są okresy badane w badaniu statystycznym, nie uwzględnia innych kluczowych metrów. I dodatkowo jest powszechna, jest z góry wyceniana, więc yy, cena do zysku nie ma żadnego znaczenia przy wyborze firm. Żadnego. Ktoś by kupił na firmy z najniższą ceną do zysku i z najwyższą ceną do zysku, a, albo by wyznaczył cenę do zysku o powiedzmy wartości 20 powyżej i 20 poniżej, mogę się założyć, że nawet gdyby kupił firmę powyżej ceny do zysku 20, okazałoby się, że statystycznie sobie lepiej radzą, ale to jest ten film na zupełnie inny temat. Więc to nie jest tak, że te firmy są drogie. Po prostu umiejętność ich wyceny wartości wewnętrznej tych firm wykracza poza pewne schematy, którym posługują się właśnie ci panowie. Trader 21, Cezary Graf, czy Phil Konieczny. Dodatkowo nie rozumieją tego, że inwestowanie dywidendowe nie jest idealną, zawsze dobrze funkcjonującą metodą inwestowania, ponieważ nie ma jednej idealnej, dobrej metody inwestowania. Cykle napędzają różnego rodzaju strategie i w zależności od momentu cyklu na rynku dana strategia radzi sobie lepiej raz gorzej. Dlatego ja w pracy Strategii Inwestycyjnej Mistrzów zaznaczyłem, że można, jest to dobre rozwiązanie, mieszać strategię. Niezależnie od cyklu. Dzięki temu każda część strategii, każda część portfela będzie zyskiwała w różnym otoczeniu cyklu. Jeżeli ktoś ma problem z interpretacją swojej rzeczywistości, w której się znajduje, interpretacji cyklu. Więc jest taka pierwsza ciekawa rzecz. Brak umiejętności wyceny firm. Z czego to wynika? Wiele osób nie rozumie jednej rzeczy, że jeżeli... Mamy dwie, dwie firmy zupełnie różne. I załóżmy, że te firmy operują tylko w tradycyjnym rynku. Ja muszę dać teraz taki przykład prosty, nazwijmy to kuriozalny. Jedna firma, załóżmy działa 90 km od Phoenix, w Stanach Zjednoczonych. Załóżmy, kupuje 10 hektarów działki. I tam chce otworzyć biznes, który będzie się zajmował sprzedażą jakichś prostych komponentów załóżmy Elektroniki. I jasne jest to, że jeżeli ona prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż fizyczną w tamtym regionie, to jest szansa, że napłyną jakieś osoby z Phoenix, jeżeli e, będzie wykazywała się niższymi cenami albo lepszą jakością, ale ma bardzo ograniczony moment działania i miejsce działania. Więc inaczej wycenimy taką firmę i potencjalny wzrost przyszłościowy będzie też zupełnie mniejszy, jeżeli jej na przykład docelową grupą są. Jakieś gospodarstwa domowe, które mieszkają na obrzeżach Phoenix. To jest pierwszy element. A drugi element, jeżeli mamy dokładnie taką samą firmę, działającą, dajmy na to w Miami, w Nowym Jorku, w Dallas, w Houston, czy w jakimś dużym, całkiem sporym mieście, i posiada podobną, nawet mniejszą ilość działki, ale posiada znacznie większą dostępność w rynku, większą ilość klientów z bardziej zasobnymi portfelami, przewagi konkurencyjne, większa możliwość pozyskania kapitału. Przyszły możliwy wzrost, to jasne jest to, że firma, która posiada taki obszar, który w teorii wydaje się no mniej atrakcyjny, jeżeli chodzi o metraż, będzie drożej wyceniana. Rynek nie zwraca uwagi tylko i wyłącznie na same zyski. Zyski oczywiście są ważne, ale w jakiejś perspektywie czasowej. Chodzi o wzrost wartości wewnętrznej i możliwy potencjał zysku, potencjał wynikający z produktywności firmy. To, to jest coś, czego inwestorzy nie rozumieją. Są biznesy, które polegają tylko i wyłącznie na reinwestowaniu swoich środków, które zdobyły w ramach swojej działalności operacyjnej i w rzeczywistości nie wykazują zysku, a nawet mają stratę. Bardzo często one są zasilane przez załóżmy jakieś fundusze Venture Capital czy jakiś aniołów biznesu zewnętrzny kapitał, który jest w stanie wytrzymać x lat, tak było w przypadku Amazona, straty yy, biznesowej, czy w ogóle nazwijmy to straty operacyjnej, po to, że Amazon w tym okresie pozyskiwania tego kapitału będzie się rozrasta, rozrastał pomimo niegenerowania zysków. Czyli musicie Państwo sobie wyobrazić taki model biznesowy, że musicie zdobywać nowe, e, załóżmy, nowych klientów, nowe tutaj możliwości pod względem terytorialnym, czyli próba dywersyfikacji swojej działalności biznesowej geograficznie, nie zwracając uwagi na w jakimś tam okresie X zysk. Dopiero później, gdy działalność już przejęła istotną część rynku, generuje na tyle duże zyski, że te koszty wynikające z pozyskania tych przewag konkurencyjnych, no bo ona w ten sposób pozyskuje przewagi konkurencyjne, są marga, marginalizowane z czasem. Więc to, że my widzimy cena do zysku Apple 31, to nie znaczy, że firma Apple jest droga. Wszystko zależy od tego, jak, jak będzie zachowała się jej marża brutto. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała dalsza perspektywa wzrostu zysków, Przychodów oraz y, tego, w, w jaki sposób poradzi sobie w różnym otoczeniu ekonomicznym, dodatkowo, inwestorzy nie zwracają uwagę na to, że w późnych fazach hossy, czy nawet nie w późnych, w średnich i późnych fazach Hossy, rynek nie zwraca uwagi tylko i wyłącznie na wycenę akcji. Ponieważ samo otoczenie determinuje wycenę, co to w praktyce oznacza. Jeżeli w otoczeniu X spada ilość. Nazwijmy to stosunkowo taniego pieniądza, wtedy premiowane są firmy, które nie potrzebują taniego pieniądza, w, żeby uzyskiwać wzrost wartości wewnętrznej ze swojej działalności operacyjnej. Czyli załóżmy, mamy dwie firmy. Jedna firma ma, jest jak fabryka X, fabryka Y. Natomiast jeden biznes jest bardziej tradycyjny, załóżmy produkcja obuwia, a drugi biznes jest bardziej zajmuje się na przykład produkcją półprzewodników. Ten biznes związany z produkcją półprzewodników w normalnym otoczeniu też by potrzebował kredytu na e, rozwój, ale załóżmy, że on już jest stosunkowo mocno okopany, nie potrzebuje tego typu e, wartości. I teraz do czego dochodzi? Jeżeli jest otoczenie ogólne, gospodarcze, pogorszenie sentymentu, strach, banki nie chcą udzielać kredytu, rynek to już wycenia, nawet wcześniej. Na samym początku pojawiających się takich problemów z pływami pieniężnymi i nawet jeżeli firma A jest tania, to ona będzie jeszcze tańszy, i będzie coraz mocniej spadać, jeżeli otoczenie nie będzie sprzyjające tylko ze względu na płynność. Ponieważ rynek już w samej początkowej fazie wycenił przyszłe potencjalne negatywne skutki od 3 do 30 miesięcy. Więc to, że ktoś mówi, Ja kupuję sobie ETF na Nigerię albo na Turcję, bo on jest taki fajny tani, bo tam były zamieszania, nie rozumie, jak działa rynek. Że rynek rynku nie obchodzi to, co było. Rynek sprawdza to, co się stanie w zakresie od 3 do 30 miesięcy. Jeżeli te trajektorie, ten zakres jest negatywny ze względu na ogólne otoczenie, ekspansję, możliwości, marże, globalne otoczenie, dywersyfikację profilu działalności firmy, akcje czy ETF będzie wyceniany bardzo negatywnie. Więc tu nie chodzi o wycenę, tu chodzi o otoczenie. Po prostu niektórzy inwestorzy nie rozumieją. Że w zależności od cyklu różne aktywa zachowują się inaczej. Firmy Value radzą sobie dużo gorzej, mniej więcej od 2013-2014 roku od firm wzrostowych. Ponieważ jest to już późniejsza faza HOS i od tej późniejszej fazy HOS połączonej z spadającą krzywą rentowności spłaszczającą się, firmy wzrostowe radzą się dużo lepiej. Dodatkowo, firmy technologiczne. Mogą się szczycić tym, że są największe, najbardziej płynne i posiadają najwyższe marże. Dodatkowo dowożą wyniki, generują wzrost przychodów i zysków. Podczas bańki internetowej w 2000 roku nie było tego elementu wzrostu zysków i nie było tego elementu rosnących marż. Tam było wiele obietnic, które nie były realizowane. W obecnej sytuacji te mm, obietnice w większości, w tych największych firmach największej jakości są realizowane nawet z plusem. Oczekiwania kontra rzeczywistość, jeżeli chodzi o zyski, czy wzrost zysku, czy wzrost przychodu, pokazują, że firmy technologiczne obecne, pomimo swojej wielkości, radzą sobie ponadprzeciętnie dobrze. Więc, yy, jakby niezrozumienie tego tematu świadczy o braku zrozumienia świata, w jakim się znajdujemy, i to wielokrotnie mówił czy to Buffett, czy nawet Charlie Menger, ale oto kiedyś nawet Buffett mówił, że sam Graham przyznał, że. Każde czasy są pod wieloma względami podobne, natomiast zachowują, mają pewną swoją specyfikę, która wymaga zmiany podejścia. Jak ktoś mówi, inwestuje tylko i wyłącznie dywidendowo, jest to błąd. To jest mniej więcej tak, ja bym powiedział, że jeżdżę tylko i wyłącznie oponami letnimi, niezależnie od pory roku, warunków atmosferycznych. Każda pora roku ma swoją specyfikę. Albo ktoś by powiedział, że chodzę tylko i wyłącznie w korzuchu, niezależnie od pory roku. To nie ma sensu i to doprowadza do pogorszenia stóp zwrotu z czasem. Dodatkowo. Element, o którym ty pisze pan Marcin Kowalski, wybierania bieda firm, które są mało znane, po co jest to otworzone? W rzeczywistości tworzy się taką narrację niesamowicie tajnej wiedzy, bardzo drogiej, która może być pozyskana przez na przykład zakup pracy za 2000 zł, albo konsultacji za 6000. Um, więc to jest niezrozumienie tematu, próba tworzenia jakiegoś niesamowitego otoczenia tajemnicy, niesamowitego y, tworzenia y, takiego próby pokazania, że to jest z całą pewnością dobre rozwiązanie, nie zwracając uwagi na pewne podstawowe cechy, no, między innymi na to, że rynek w dłuższym okresie jest efektywny. Firmy, o których mówi RAD-21, akurat pan Cezary Graf nie, ale 3 21 czy to z związane nawet ETF-y na Nigerię, na Turcję. Te tak zwane tanie rynki emerging market, to te informacje pojawiają się od 2012 czy 2013 roku. Zresztą nagram osobny film o yy, tutaj panie, yy, o panu Cezarym, żeby to można było dłużej wyjaśnić. Więc rzeczywiście inwestorzy nie powinni zwracać uwagi na wskaźniki, które nie działają, no chyba to jest normalne, i na wskaźniki, które są z góry wycenione przez rynek. Dobranie tych wskaźników nie jest takie proste, zwracanie uwagi na przewagi konkurencyjne. Jest dużo bardziej istotne i daje dużo większą wartość dodaną. Oczywiście pod warunkiem, że ogólny sentyment rynkowy nie jest oderwany od rzeczywistości, czyli na rynku nie panuje euforia. Zapanowanie euforii jest stosunkowo trudne w obecnym otoczeniu, ponieważ mass media przejęły umysły większości inwestorów i każde jedno negatywne zawirowanie rynkowe doprowadza do tzw. pullbacków, czyli spadków cen akcji w jakimś tam okresie X. Bo do korek nawet nie są w stanie doprowadzić. Obecna na strachu jest silna, ponieważ słyszymy o nowym wariacie wirusa, obostrzeniach w Europie, kryzysie na rynku nieruchomości w Chinach, który stanowi 30% PKB i 70% majątku Chińczyków. Słyszymy o dużo inflacji, o wzroście globalnym stóp procentowych. Dużo słyszymy o Konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy nawet Europą Wschodnią, dużo słyszymy o konflikcie. Ostatnio znowu się pojawił Iran i Izrael po raz kolejny. Więc ściana strachu jest bardzo silna, ona będzie cały czas pływała na umysły inwestorów, i te umysły są pozbawione chęci nadmiernego ryzyka. A takie otoczenie nie jest otoczeniem euforycznym. Dlatego dobieranie firm. Które nawet wydają nam się drogie, ale posiadają tak niesamowite przewagi konkurencyjne względem innych, jest lepszym rozwiązaniem od dobierania firm, w szczególności małych firm value, które są narażone na ryzyko znaczącego spadku w otoczeniu bs -y czy głębokiej korekty. Dodatkowo, wiara w to, że metale szlachetne ochronią nas przed wysoką inflacją czy zawirowaniami, jest sprze sprzeczna z historycznymi danymi, które opisałem w ostatnim live dotyczącym predykcji na 2000. 22 rok. Co jest ciekawe, dokładnie w tym samym materiale, czyli polski poziom inwestowania się pod komentarzem pana Tomasa Zielińskiego, Pan użytkownik King Arthur napisał tak, Joker, nie trawię go, chociaż jego strategię mniej zarobisz, ale też mniej stracisz. Nie zgadza się, nie zgodzę się, że strategie oparte na wysokiej jakości dużych firmach wzrostowych są yy, przynoszą mniejsze stopy zwrotu. Jakbyśmy zobaczyli w ostatnich latach, ale nie tylko, dane historyczne, ja to też zresztą opiszę dokładnie na forum w zakładce mity giełdowe, nie ma statystycznego dowodu na to, że mała firma da większą stopę zwrotu od dużej. Jedyny moment, tak naprawdę chęć posiadania małych firm, w szczególności małych firm value, to jest początek nowej hosty, kiedy rynek w początkowej fazie bez wycenia jest w sposób bardzo negatywny. Natomiast duże, wysokiej jakości firmy przynoszą takie same, a nawet lepsze stopy zwrotu od małych firm, które nie posiadają przewag konkurencyjnych, Dodatkowo ich kapitalizacja musiała wyrosnąć z przewag konkurencyjnych oraz z wartości dodanej, jaką wygenerowały w czasie. Więc inwestorzy powinni o tym pamiętać. Duże firmy nie oznaczają gorszych stóp zwrotu pod warunkiem, że posiadają przewagi konkurencyjne i wykazują pewną procykliczność w danym okresie X. Yy, więc po pierwsze, takie rady, które ja bym tutaj zastosował. Dywersyfikacja geograficzna. Polscy inwestorzy zazwyczaj trzymają się tylko i wyłącznie polskiego rynku, słysząc piękny mit dotyczący tego, że polski rynek jest tani. Należy pamiętać, że wycena bazująca tylko na wskaźniku cena do zysku nie działa, ponieważ sam wskaźnik jest nieefektywny. A oszacowanie tego, czy rynek jest tani, czy nie, powinno uwzględniać pewne metyki których my nie jesteśmy w stanie w prosty sposób wykazać liczbowy, ponieważ wykaz przewag konkurencyjnych czy jakości zarządu wykracza poza liczbowe możliwości inwestora. Dodatkowo, rynek polski stanowi zbyt mały procent globalnego rynku akcji i lokalna waluta doprowadza do znaczącej wyprzedaży w okolicznościach negatywnych. Więc pierwszy element dywersyfikacja geograficzna, w szczególności koncentracja w rynku amerykańskim, który jest największy, najbardziej płynny. Drugi element skupienie się na większych firmach, niezależnie od momentu cyklu, z wyjątkiem nowej hossy i pierwszego, tak zwanego najmocniejszego odbicia po okresie BES-y, który zazwyczaj trwa od, osi, od 12 do 18 miesięczne, miesięcy. Trzeci element nie, re, zrezygnowanie, wyłączenie naszego nastawienia dotyczącego przeszłych stóp zwrotu. Jeżeli widzimy firmę X, która wzrosła 100% w rok albo 200% w rok, yy, musimy wyłączyć nasze, tutaj yy, nazwijmy to, pewne przekonanie, że ona na pewno jest droga. Jeżeli jej zyski, przychody wzrosły o 300%, a akcje wzrosły 100%, to z całą pewnością ten wzrost jest relatywnie niski w stosunku do tego, jak firma się zachowywała i być może jak zachowała się w przyszłości. Wyłączmy to nastawienie, to że Microsoft wzrósł 50% w rok no może wzrósł, ale jak wzrosły jego zyski i jakie są przyszłe projekcyjne zyski bazujące na marży oraz na tym jak ten rynek fajnie jest penetrowany przez tą firmę. Tu jest wiele elementów, na które musimy zwrócić uwagę. Więc to jest mój komentarz do tych dwóch komentarzy z filmu Maćka. Mam nadzieję, że niektórym trochę to też delikatny sposób otworzyło oczy. Koncentrowanie się na firmach, które posiadają przewagi konkurencyjne jest kluczowe w późnej fazie hossy. I należy zwracać uwagę na wskaźniki, które nie są tak powszechne jak cena do zysku, cena do wartości księgowej. Cena do zysku sama z siebie nie działa, a cena do wartości księgowej, która jest skorelowana z wskaźnikiem rentowności z kapitału własnego, może być dobrym wskaźnikiem pokazującym, czy firma ma wysoką rentowność, czy nie. A sam Warren Buffett już wielokrotnie powtarzał, że wskaźnik cena do wartości księgowej nie jest dla niego. Dobrym wskaźnikiem do określania wartości firmy i to akurat komentował sytuację z rynku japońskiego, bo był pytany, dlaczego nie inwestuje tak mocno w Japonii. Kiedyś powiedział, że firmy japońskie pomimo stosunkowo niskich wycen, mają stosunkowo niską rentowność kapitału własnego, i to powoduje, że gospodarka japońska, pomimo, że jest, w tamtym okresie była wspaniała, to nie była w stanie stworzyć wspaniałych firm. Bardzo ciężko, one się dopiero później pojawiły. Natomiast gospodarka amerykańska jest wspaniała i posiada wspaniałe firmy i to inwestorzy powinni wykorzystać. Zachęcam oczywiście do wejścia na stronę finansowe sprawdzenia wszystkich materiałów i śledzenia najnowszych artykułów. Pozdrawiam.